Siemano, jestem na lotnisku Chopina w Warszawie i wybieram się w kolejną podróż, tym razem do Grecji, lecę na Korfu i zrobię z tego fajnego vloga, także oglądajcie, mam nadzieję, że wiatr nie przeszkadza i audio jest zarąbiste. Dobra, jesteśmy już po kontroli, jakieś wstępne zakupy i czekamy na samolot, bo chyba za godzinę mamy, czy coś takiego? W ogóle Ania jest, lecę z nią w tego tripa. Ania kręci na TikToku również, może jak to trzęsie. Masakra, ale generalnie zajawa. No może jakiś maczek teraz wleci. W sumie mak na lotnisku to jest najdroższa sprawa, ale warto mimo wszystko. Ja to lubię, maczkę przed podróżą. Nie ma maczka bez podróży, według mnie. Maczek to maczek. No. Podstawa każdej wycieczki. Dokładnie, ale to lotnisko chyba najlepsze w Polsce. Spędziłem tutaj swoją drogą mega dużo czasu pracując tu, więc naprawdę polecam. Dobra, widzowie, siedzimy sobie tutaj za nią, już centralnie z widokiem na płytę. Lecimy na Korfu. Ponoć były tam straszne burze i zalało dużo strasznie miejsc, więc no ciekawe jak to będzie wyglądać. Ale jest generalnie zajawa, jak to powtarzam, no to październik, zamiast siedzieć sobie w Warszawce, lecimy i o to chodzi. Zresztą pokażę wam widoczek, bo jest fajny. Jak tu kiedyś pracowałem, lubiłem sobie siadać tutaj tak na ławeczce i po prostu obserwować samoloty, to jest, no to jest największa zajawa, samoloty, to jest mega fajne. O, kończę, bo przerywam. Ania, chcesz zobaczyć samoloty? Tak. Chcesz Dreamlinera zobaczyć? Możemy się tak, przejść zobaczyć. Pierwszy raz w życiu. Nie widziałeś Dreamlinera jeszcze? Nie wiem, czy widziałam. No taki ogromny samolot, nie widziałeś go jeszcze? Chyba nie. To zaraz jak skończysz kawkę, to lecimy to i dobrze. Nie musisz mi tego pokazywać, może jak to drewnianie wygląda, no ale generalnie... No ale generalnie no to Ania zaraz zobaczysz Dreamlinera i będziesz chciała, no i będzie moc, masakra. Dobra, Ania, może wyczajmy Dreamlinera, żebyś zobaczyła. Ale szczerze, może być ciężko, bo jesteśmy już praktycznie na końcu i nie widać, pusto dzisiaj. O, tu masz private jeta, jak chcesz zobaczyć. A to widziałeś. O, dobra, jest Dreamliner, Ania. Tutaj można normalnie wsiadać i sobie oglądać. No fajnie ten Dreamliner, no zobacz. Dawaj, Ania, wsiadamy. Chcemy na Dreamlinera zobaczyć. Ale chyba nie ma. Wsiadamy, będziesz creep, będzie szalony. Ale może jeszcze go dostrzeżemy z tamtego punktu. O, dobra, Ania, tak jak mówiłem, tam masz Dreamlinera, zobacz, tam na samym zostaje takie skrzydło. Nie podoba ci się, nie? Skrzydło. No to chodź, podejdziemy bliżej. A, no ale go nie... Nie zobaczysz, no. Następny raz lecimy do Stanów, wtedy go zobaczysz real. Dobra? To już tyle? No tyle, no. No jest nie przejdziemy atrakcja. Dalej. Nie przejdziemy dalej. A, wiem, Ania, że ci się bardziej... To jest twoja atrakcja. Wiem, ja, Ania, że ci się bardziej ten samolot podobał. On jest zajebisty. Ej, tutaj można by było, jakby tych dzieci nie było. moglibyśmy nagrać zajebistego TikToka. Ej, widzisz, przez to No More Friends tutaj pasuje. Już widzę ciebie, jak zjeżdżasz z tej zjeżdżalni. Ej, ale to może być zajebiste, ja bym zjechała na no tym. No to czekaj. Trzeba wypchnąć to dziecko z tego samolotu. Wydaje mi się, że trzeba poczekać. Trzeba wyczekać, kiedy mają lot. Dobra, siemano, my jesteśmy już na miejscu. Więc zrobię taki szybki room tour tego zarąbistego pokoju. Za ile? Za 4 noce 300. W sumie to jest opcja budget, ale mamy łazienkę, więc jest naprawdę sztos. Więc zaraz wam pokażę co i jak. Dobra, generalnie wchodzi się, tutaj mamy łóżko i tutaj mamy w sumie łazienkę. Nawet mamy aneks kuchenny, a nie, i lodówkę, i szafę zarąbistą. Nie no, jest moc. I papier. No i mamy zarąbiste okienko. Bez zasłony. Z widokiem na bar. Więc jest moc, w ogóle lustro jest. Ej, jest lustro. No więc jest zajawa, ale najlepszy moim zdaniem jest tutaj widok. Z wyjścia w sumie. Jeszcze mamy klimatyzację. Ej, no ale potrzebne jest najwyżej jakieś ogrzewanie, nie, gdyby nic nie było zimno. Bardzo fajnie, że jest taka opcja. No, ej, mocno, ale widok to jest po prostu złoto. Chodzimy sobie, a mamy widoczek na taką oto budowlę. I na Stare Miasto. W sumie...
zarabiście, więc no, ale opowiem wam coś za chwilę. Generalnie przylecieliśmy tutaj, historia wyglądała tak, że losowo wybierali na test, no i oczywiście mnie musieli wybrać na test dodatkowy na COVID. No i co, czekałem sobie tutaj w poczekalni 10 minut i naprawdę myśli, że musiałem, że będę musiał tu zostać tydzień czasu, przechodziły moją głowę, byłem totalnie obstrany, ale na szczęście się udało i normalnie trip 4-dniowy, więc będzie fajnie, bo nie wiem, co ja bym 2 tygodnie robił w zamknięciu, w przykładowo takim oto pokoiku. No generalnie dramat by był, więc cieszę się, że wszystko jest ok. Jak wrócę, to muszę się ogarnąć z tymi wszystkimi badaniami i sam to załatwić, żeby już nie mieć takich problemów, bo naprawdę jest to po prostu niekorzystne i niewygodne. Jak ja na przykład latam często, no po prostu niewygodne jest to i kosztowne robić te testy co tripa. Są 200 dodatkowo trzeba liczyć, więc nie do końca wychodzi takie tanie podróżowanie, jak jest zamiar tego całego wyjazdu, więc no taka historia. Dobra, wyszliśmy już z miejscówy, idziemy sobie tutaj i Ania będzie jadła pierwszy raz w życiu suwlaki, a suwlaki, jak nie wiecie, jest to w sumie najlepszy taki a la kebab, gyros w Grecji i jakby pierwszy mój trip był w ogóle do Grecji właśnie i no cieszę się, że będę mógł tego spróbować. Jestem ready. Słuchajcie, nie dogadałem się trochę z Grekami, więc no zamiast suwlaków dostałem taki oto zestawik, ale w sumie sztosik i fajny widoczek, jakieś małe slamsiki, ale generalnie spoko. No i żeby w ogóle jeść w środku, trzeba mieć ten cały test, żeby można się w środku. Ja niestety go nie mam, więc jeden na zewnątrz, ale w sumie nie jest dziwno, jest fajnie, więc smakuwa. Dobra, pojedzono, jeszcze szybki rzut oka na menu, które tutaj mają. Miejscówka nazywa się, nawet nie wiem jak się nazywa. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. No i generalnie to taka raczej kebabownia, mają tutaj w sumie wszystkie rzeczy, potrawy z grilla. Powiem wam tak, szczerze, bardzo polecam. Mięsko dobre, aż nie mogliśmy dojeść. Kurczak spoko, pita to samo. Naprawdę super miejsce. Generalnie to pojedliśmy i teraz czas na jakieś zwiedzanie, może potem jakiś deserek, no jakieś zakupy, może nagram ceny, zobaczymy, ale plan na dzisiaj, żeby gdzieś sobie pochodzić po knajpach, no bo tak jak widzicie, zresztą pogoda nie zachwyca dzisiaj, ale pewnie zrobimy jakieś lekkie obeznanie, no i jakiś statek koniecznie, no, chciałbym załatwić na najbliższe 2 dni, żeby jeden dzień jakimś pojechać gdzieś, popłynąć jakimś statkiem, to by było w sumie fajne, no. Jesteśmy na jakimś głównym deptaku. W sumie. Nie no, zajawa w sumie. Fajnie. Ładnie to wygląda. Ale znowu zaczyna padać. Masakra. Ładna ta mieścinka. Z tamtą stronę jest? Woda? Nie wiem, idziemy za tłumem. Może dojdziemy do wody. Masz Hondo Center. Masz ochotę na jakiegoś Armando, to tutaj możesz kupić. O, możesz kupić. No jest. O, widzicie? Rihanna ma swój styl. Rihanna. Ej, mocno w sumie. Kadzy do nie. Wszystko jak u nas. The Hard Rock Korfu. O, widzisz to? Trzeba tu przyjść. No, a czuję, że będziemy mieć co testować przez te najbliższe 4 dni. No, zdecydowanie. Ale to jest jakiś zamek. Z tego kanału zrobi się kanał pod tytułem Maciej 2. Będzie, no, Maciej 2? No, albo kanał Mocny Vlog. To też jest mocny kanał, nie wiem czy znasz, ale zarąbisty był. O, tutaj mam fajne nożki. Zajawa. Sklep elektroniczny. Chyba dojdziemy tędy do morza, mam nadzieję. Zrobię taki ala spacerek ze mną. Miejmy nadzieję, że... Robisz vloga, jak wszystkie takie beauty vlogerki. Jak? Że idziesz i mówisz,
O kochani, właśnie jestem w Starbucksie. Później idziemy do Body Shop. Bo w Starbucksie nie ma COVID-a. No i witam, bo w Starbucksie nie deska, ma opcji zarażenia, tak? No, ale dobra, jest jakiś Old Town. Ja celuję. O, matko. A to się to ciągnie, zobacz. Tam się ciągnie, gdzie idziemy? Tutaj. Tędy? Dobra. Strasznie pięknie. Będzie mega zajawa. A chyba tu dojdziemy do jakiejś Main Street tam. Wow. Jestem mega pod wrażeniem. To jest jakieś muzeum? Ja jestem zauroczona, to jest naprawdę ładnie. No. Colorful, fajnie, fajnie. Które? Które te, w sensie zielone? Tak, te, które mają takie... To takie typowe, nie? Takie bardzo dobre. No. Czekam na jakiś taki zielony, niebieski budynek. A czy, ale czy według ciebie saloniki, w których byłaś, są inne niż... Według mnie są totalnie inne. No saloniki to jest, nie, to jest bardziej blisko. Tu jest bardziej klimatycznie, kameralnie. I wydaje mi się, że bardziej turystycznie. A w salonikach jednak było tak bardzo lokalnie. No widzisz, no ja byłem w Atenach, ale to opowiem o tym potem. A no widzisz, czy jest inaczej. Czy jednak wyspy różnią się mocno tak, od miast. Tak, jak teraz tutaj przyszłam, to wydaje mi się, że wyspy są ciekawsze i ładniejsze. To prawda, wszyscy tym mówią. W ogóle fajnie widoczne. Ale jaki to jest ładnie. Mieć taki ten, zarąbiście, ale najbardziej mi się podoba. W sumie tutaj jest fajny ogrodek, a chyba nie ma więcej. Dobra, pokażę prawdę, takie budynki też są. Ale jest ładnie, mega. Wydaje mi się, że w ogóle ale generalnie... było i słonecznie, to byłoby jeszcze ładniej. No to na pewno, no jutro będzie słońce, więc jeszcze ładniej to miasto będzie wyglądać. Ale generalnie to... Ej, strasznie fajnie. Ale zobacz, z tego co wiem, w ogóle fajnie to mega wygląda. Z tego co wiem, to tam jest taka góra i tam jest, to jest taki główny plac. Taki piękny, chyba tutaj jest ten plac. Mega zajawa, ładnie tutaj jest. Bo nie spodziewałam się, że będziesz tak ładnie. No, zobacz, jak z pogodą musi być to pięknie. Super focia na tym placu. No, mocno zajawa. Ej, teraz mamy przed sobą zarąbistą miejscówę. Przepiękny widok. Warto naprawdę podróżować dla takich miejsc. A widok. Zresztą nagrajmy swoje reakcje na początku, dobra? Ej, dobra. Nagrywamy swoje miny, gdy to widzimy, a potem wam to pokazujemy. Ależ tos. Na razie niewiele widać, to, że powiedziałem. Ale po prawej stronie zobaczcie takie fajne góry. No, widzisz. Trochę tak. No, ale będzie moc. O my god, tu się kładzie samochód. Ej, musimy iść do portu i wynająć sobie łódkę. Fest. To jest bardzo ładne, jak z pocztówki to wygląda. O rany. To będą super fotki. Ależ to! Ależ to! Oh my god! Jestem. Szczerze? Pięknie. Zakochany w tym miejscu. Jakby widziałem. Ja nie wiem, czy jest ładniej po lewej, czy po prawej. Tak. Widziałem naprawdę mnóstwo pięknych miejsc, ale to miejsce robi ciężko robotę mega. Czy ładnie jest po lewej, czy po prawej? W słońcu musi być jeszcze lepiej. Serio, woda. Jakby. Wow, teraz? Wow, wow, zaraz pokażę wam zresztą. Dobra, zaczynając od takiej górki, bo nie chcę wam tutaj robić mega zajawy, proszę bardzo. No po prostu coś niesamowitego. Wow. No czarne. Kozak. Wow. Ale sztos. A to jest pięknie. Więc pamiętajcie. Pieniądze wrócą. Ale czas nigdy. Żeby oglądać takie piękne miejsca. Naprawdę warto.
No powiem wam, że ta podświetlona twierdza ładnie wygląda. W ogóle ta woda, jak się mieli na taki niebieski, lazurowy kolor. Mega ładnie. W nocy też to oddaje klimacik. Trochę mniej widać, ale zajawa jest mega. No. Ciekawe, jak będzie miasto wyglądać w nocy. Trafiliśmy wieczorem na takie zarąbiste miejsce z tymi światłami. Mega, ale to mega to robi klimacik, naprawdę. Zresztą, no po prostu baja. Naprawdę bajka. Grecja, naprawdę wyspy. Mega sztos. W ogóle jedliśmy taką zarąbistą, Boże, jak się nazywało, takie ciasto tureckie, baklawa. Takie mega, ale już nie nagrywałem, bo ciemno jest, tak nie do końca to zbiera. Ale jutro musimy ją ponowić z lodami. Pierwszy z usiadłem baklawę. Jest naprawdę mega sztosem. No i wjechały suwlaki, ale to też jutro nagram. Jako po prostu w normalnym świetle. Mega zajawa. Dobra, jeszcze raz to nagram. Coś mega pięknego, naprawdę. Wow. Sobota, masa ludzi na mieście w sumie. A gitara. Fajny klimacik ma to miejsce. No. I dowiedzieliśmy się, że w sumie... A, chyba jest czerwone. Oh, we can go? Thank you. To jest niedziela i też jest wszystko zamknięte jak w Polsce. Więc Grecy też nie mają wesoło. Dlatego w sumie... No to w sumie musimy zrobić zakupy po prostu. Nie, jakoś dzisiaj jeszcze nie jestem obudzony. Masakra. Pokażę wam jeszcze widoczek, tutaj fajne miasto. Elegancko. Trafiliśmy ponownie do takiej knajpy. Wczoraj tutaj byliśmy, fajnie to w sumie wygląda. I pokażę wam, że to kanał menu. Sałatki. Ja to chyba jakieś cudaki wezmę. Tu Ania chce burgera z cacykami. Też może w sumie spoko oglądać. No generalnie w sumie to samo co wczoraj praktycznie. No, karpa, jakieś picie chyba wezmę. No i przyleciały suwlaki, eleganckie. Najlepsze danie w Grecji, naprawdę. No i do tego leciała Cola Light. Smakuwa. Dobra. Leci w tripa. Chyba. Ej, to doszliśmy... No, doszliśmy chyba do tego placu, na którym wczoraj byliśmy. No. To jest ta fajna uliczka, gdzie imprezują. A wchodzimy sobie na taką atrakcję. Bilet kosztuje 6 euro normalny. No i zobaczymy, co nam to miejsce pokaże. Jak załatwiłaś? Fajnie. Ale to jest jeszcze lepszy widok. Mega. Ej, kurczę, fajny porcik. Ej, to jest kolejny sztos. No masakra. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Ładnie w sumie tutaj jest. Ale strasznie wieje. No i czeka nas wita pod tą górę. Więc będzie mega fajnie. To się nazywa Old Fortress. Taki fort. Na wyspie Korfu. No fajne miejsce, tam w środku jest w ogóle taka ala kaplica. Jest to tam obraz, niestety nie można fotografować. Update sytuacji. Właśnie wchodzimy pod górę. O, widoczki fajne. Ale jeszcze trochę zdyszałem, więc lecimy dalej pod górę. Ciekawe co będzie na górze. Gościu, którego się pytaliśmy na dole jak tutaj wejść, powiedział, że może być już zamknięte. Ale liczę na to, że nie. Że jeszcze uda nam się... O matko, jak pięknie. Wow. Oh. Trzeba tam wejść. Dobra, idziemy dalej. Chyba już jesteśmy prawie na szczycie. A wcale nie było tak źle, ale... Coś czuję, że... Widok stąd będzie wspaniały. Więc szybkie sprawdzenie. O, ma.
my god, serio. Oh my god. Wow. Ale to pięknie wygląda. Nie wiem, czy tam... To nie jest już Albania? Chyba nie. Dobra, jak na górę. Trzeba chyba tędy. Kira. Pięknie tu jest. Naprawdę wow. Ale to chyba nie jest jeszcze szczyt. Mega zajawa. Przepięknie tu jest. Wow. Strony tego spota. Widoczek całkiem przyzwoity. A tam mam przed chwilą. Jeszcze se zerknę. Przyjdę tutaj zobaczyć, ale jest idealny zachód słońca. Naprawdę waja. Tam ostatnio robiliśmy foty i nagrywaliśmy. Spoko miejsce, wow. Jesteśmy w sklepie Szybki Luk na alkoholi, jakie tutaj są. Jameson jest za 20 euro. Sterkowa 14, no i jest nasza polska wyborowa 13,90 za 0,7. Tak to tutaj tanie winacze, tanie winacze. Generalnie wszystko jest. Tego bym muszę spróbować. To jest likier z owoców, ale jakich to chyba, jakichś lokalnych. O, i to limonello jakaś, chyba cytrynówka. No nic, tak to wygląda. Siemano, jest kolejny dzień. Jesteśmy właśnie w porcie. Zaraz wam pokażę. I jemy jakieś śniadanko. Generalnie to dzisiejszy dzień jest taki raczej na chillu, bo nasz ostatni był, jutro wylatujemy. Więc mam nadzieję, że to jakoś dobrze słychać. Więc taki dzisiaj będzie w sumie mało nagrywane, ale zobaczymy. W planach jest generalnie rejs statkiem, więc miejmy nadzieję, że nam to wyjdzie. I mimo wszystko coś będzie fajnego. Jesteśmy w takiej knajpie, to jest w sumie menu. W sumie to co wszędzie, tylko w różnych cenach. No, to jest szybki rzut oka na okolice, przy porcie. Trochę głośno jest, ale w sumie fajnie. My update, właśnie znaleźliśmy się na takiej pirackiej łodzi. Płyniemy sobie w rejście około 1,5 godziny. Wstęp na taką łódź 10 euro. Łódź wam pokażę w sumie potem, ale najpierw są teraz widoczki. Tutaj chyba dopłynęliśmy na jakąś prywatną wyspę. Nie wiem, jak to szukać teraz. Ładnie, ładnie to wszystko wygląda, naprawdę mega. Mógłbym tu mieszkać, naprawdę. Mega jest tu pięknie. I przypominam, jest październik. I nawet nie jest głęboko. No. Jakby było cieplej, to na pewno można by było to zrobić. Jak mi się wydaje. Tutaj jakiś fajny hotel z własną plażą. W ogóle plaż w Grecji, tutaj na Korfu, w okolicy miasta jest strasznie mało. I szkoda, bo ma to potencjał do miejsca. Ale to jest najmniej spotykane widok, który zobaczyłem. Obok tego kościółka normalnie za chwilę będzie startował samolot Ryanaira. Kozak, ale się tam trafiło. Takim właśnie oto stateczkiem sobie płynęliśmy. Mega było, naprawdę. Opłaca się za te 10 euro. No i widoczek jest przepiękny.
pokazuje też wszystko i to akurat jest taka autobudowa. I właśnie trafiliśmy do jakiejś uliczki, z portu wyszliśmy i szynka jest wszędzie. Szynka, supermarket, szynka jest po prostu wszędzie. Klimatyczne uliczki, ciągnące się. No, co trzeba więcej do spacerowania? Totalnie nic. Spacerujemy sobie właśnie w nocy, ostatniej nocy na Korfu. I trafiliśmy na coś ciekawego, więc stwierdziłem, że włączę się i nagram coś. Trafiłem na jednostkę straży pożarnej. Tak oto wyglądają samochody straży pożarnej. W sumie podobne jak w Polsce. W ogóle Polacy w tym roku pomagali Grekom w pożarach. I te samochody są dosłownie podobne. Ten po środku jakiś, nie wiem jakiej jest marki, ale jest mega fajny. Ale generalnie jest tu kompleks tych samochodów. I po prostu przejdziemy się troszeczkę i zobaczymy te samochody na wyspie Korfu. Centralnie taki, kiedyś był u mnie o ten Iveco, znana marka, na pewno służy też u nas. Mega. Więc tutaj mają mega zaplecze. No. Także to by było na tyle. Pozdrawiam was. Siemanko widzowie, dzisiaj ostatni dzień naszego tripa. W zasadzie mamy jakieś 2 godziny do tego, żeby dojść na lotnisko. W sumie lotnisko jest tam niedaleko i plan jest taki, żebyśmy się przeszli tam piechotą. No generalnie wstaliśmy sobie, o 10 zmieniliśmy pokój, byliśmy na jakimś śniadanku. Teraz siedzimy sobie nad wodą i chillujemy ostatnie chwile. Po prostu tego słońca będzie mi strasznie brakować. W ogóle, tak jak zawsze, sprawdzam teraz mieszkania, ceny mieszkań i tak mniej więcej, takie 40-metrowe mieszkanie w centrum Korfu, gdzieś mniej więcej w tych budynkach, to koszt około 130 tysięcy euro. Jest to trochę drożej, ale jednak w porównaniu z Bułgarią to miejsce ma jeszcze lepszy vibe, więc ciężko tego nie powiedzieć. No i tak jak się pytałem, gdzie zima tutaj trwa jakieś niecałe 2 miesiące, może trochę mniej, więc no naprawdę idealne miejsce do życia. Generalnie ten trip miał być moim ostatnim w tym roku, ale coś czuję, że nie będzie, bo mam ochotę jeszcze gdzieś pojechać po prostu, ponieważ no to tylko 2 miesiące, a ja strasznie nienawidzę zimy, więc muszę coś wymyśleć, jak tylko wrócę do Polski. Najbardziej widzowie zazdroszczę im, bo jest dzisiaj taki dzień, że normalnie można spokojnie sobie spędzić go na plaży, słońce ładnie świeci, przypieka, można się normalnie wykąpać, a jakoś nie mieliśmy okazji podczas tych 4 dni się wykąpać, ponieważ ta pogoda nie była idealna. Było lekko chłodno, no dzisiaj jest taki pierwszy dzień. W ogóle też idealnie trafiliśmy z pogodą, ponieważ gdybyśmy pojechali przyszły weekend, to wypadało i była burza. Tutaj tak jest, że masz 4 dni słońca, 5-6 dni słońca, potem 3-4 dni opadów, więc chociaż tyle nam się przefarciło, to mogliśmy skorzystać z tego klimatu. No wczoraj, to, tak jak widzieliście na tym rajsie, nie było fajnie. Znaczy fajnie było, ale nie było tak idealnie, jeśli chodzi o to. Względem chmur nie było, pochmurnie. Dzisiaj na pewno to inaczej wygląda. No i jeszcze chciałem dodać, że dzisiaj poniedziałek to jest jakiś dzień turystów, ponieważ zjechało się strasznie mnóstwo autokarów pod to i jakby dużo osób zwiedza, jest po mieście dużo z takich wycieczek. Ja osobiście nie jestem fanem takich miejsc, takich punktów, takich wycieczek, no ale może ktoś to lubi i ten, ale z reguły to właśnie starsze osoby, więc no taki okres jest, tak? Idąc na lotnisko trafiliśmy na stadion AOK Kerkira. Jest to klub, który występuje w drugiej lidze greckiej. No i tak to wygląda jego trybuna. Naprawdę w sumie wspaniałe miejsce do życia. Może jakościowo te boiska nie wyglądają super, ale naprawdę jest pięknie. Obok lotnisko, tam widać już wieżę i taka jest to miejscowa. Super być piłkarzem tutaj. Finalnie jesteśmy już na lotnisku. Tak ono wygląda. Takie małe, klasyczne lotnisko na wyspie. Naprawdę ma to swój klimacik. Dobra, jestem trochę spocony, jesteśmy na lotnisku. Generalnie no to odprawa przed oczywiście lotem, tak jak wcześniej wspomniałem. Jest 8 lotnisk, które mają coś takiego, że można się odprawić tylko przy gejcie, ale 2 godziny przed wlotem dopiero można to zrobić, więc tak naprawdę nie ma sensu przyjeżdżać tutaj wcześniej,
ponieważ to bez sensu, lepiej spędzić czas na mieście. Co można dostać w Burger Kingu? W Grecji, jestem właśnie na lotnisku. I tak w sumie te wszystkie te kanapki są takie same. Kurczakowe. Jakieś typowe chyba nie ma. O, można piwko wypić. Takie są ceny. O, Bottle of Water. To w sumie spoko. Nie, ceny nie są złe. Large fries, są chicken. Jeszcze wingsy są. Fish. Okej, coś sobie wybiorę. No, tak wyglądają ceny Burger Kingu.